Cześć, witam Cię serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tu jesteś i dziękuję Ci za to, bo oznacza to dla mnie, że tematy, które tu poruszam i treści, które publikuję, są dla Ciebie interesujące, a co najmniej leżą w obszarze Twoich zainteresowań. Dzisiaj temat trochę bardziej kontrowersyjny, ponieważ dzielący podejście różnych nauczycieli śpiewu, jak i stanowiska i filozofie różnych szkół. Temat rezonansu w śpiewie. Chciałbym przybliżyć Ci go trochę i z logicznego punktu widzenia wyjaśnić, tak aby stał się dla Ciebie mniej straszny niż mógłby być, kiedy rzeczywiście zaczynasz zapoznawać się z dostępnymi publikacjami. Nazywam się Janusz Bazylewicz, jestem nauczycielem śpiewu z wieloletnim doświadczeniem w kraju i za granicą, specjalizującym się w rehabilitacji głosu i budowaniu głosu od podstaw, jak również pracą z zaawansowanymi śpiewakami, jak również operowym śpiewakiem, wokalistą. Prowadzę ten kanał Voice Art, w ramach którego staram się dzielić z Tobą tym, co warte wokalnie. Zapraszam Cię do oglądania. Na początek trochę bardziej merytorycznie. Rezonans w śpiewie, czyli wybrzmiewanie i odbrzmiewanie głosu w przestrzeni ciała oraz przenoszenie go poza nią. Występuje, gdy ciało drgające, którymi są struny głosowe, odbiera energię, czyli powietrze ze źródła generującego je, czyli naszego układu motorycznego, płuc z tłocznią brzuszną, i jest w stanie przechowywać ją, co ma miejsce w postaci kompresowania powietrza przez zwarte fałdy głosowe. Zazwyczaj w każdym układzie istnieją pewne straty. Występują wskutek zaburzenia bądź tłumienia czynnika energii. W naszym wypadku ten stan powodują zbędne napięcia mięśni, które występują podczas niewłaściwego śpiewania, ale dzięki świadomej kontroli i jakości przepływu energii, pracy układu drgającego, jesteśmy w stanie w dużej mierze osiągnąć stan równowagi i satysfakcjonujący rezultat. Wiele szkół klasyfikuje przestrzenie rezonacyjne w nawiązaniu do rejestrów głosu. I tak wymieniają różne rejestry głosu. Jest grupa szkół mówiących o dwóch, czyli o rejestrze górnym i dolnym, i grupa szkół traktujących o rejestrach trzech, czyli rejestrze głowowym, średnim i piersiowym. Jednak istnieje element, który niezależnie od podejścia łączy wszystkie te rejestry. Jest to element, który również powoduje, że nasz śpiew może zaistnieć. On jest motorem napędowym i paliwem tego głosu, czyli oddech. Bezapelacyjnie oddech, którego używamy, przepływa przez wszystkie rejestry ciała, a tym samym to on powoduje ich wymieszanie. Nie powoduje tego żadna inna forma. To jakość przepływu oddechu i tego, w jaki sposób rzeczywiście nasz organizm, nasz trakt fonacyjny się układa, daje nam możliwość wydobycia dźwięku pięknego i wyzwolonego. Wyróżniamy dwa rodzaje rezonansu w śpiewie. Pierwszy to sympatyczny, czyli wyzwolony, neutralny, a drugi to wymuszony. Dźwięki prawidłowego śpiewu zawsze są wynikiem rezonansu sympatycznego, niewymuszonego. Rezonatory w głowie można wprawiać tylko ubocznie, współczulnie w drgania, ale nie w rzeczywisty rezonans. Pewne uboczne odczucia rezonansu w głowie i w innych przestrzeniach kostnych, które nam towarzyszą, mogą być co najwyżej potwierdzeniem prawidłowego śpiewania, ale osiąganie tego odczucia przez wymuszenie go nie ma nic wspólnego z dobrym śpiewaniem i może być tylko drogą do celu, bo rezultat był wynikiem innego działania, które do niego doprowadziło. Skoro już powiedziałem o tym ubocznym odczuciu rezonansu w głowie i w innych częściach ciała, warto poruszyć temat sensoryki w naszym ciele. Ta sensoryka dla każdego człowieka jest inna, ona jest osobnicza i to, że ty na przykład będziesz odczuwał silnie prawidłowy dźwięk jako rezonujący w twarzoczaszce, czyli w masce, nie oznacza, że ja będę tak odczuwał. Wręcz przeciwnie, mi nigdy nie zdarzyło się odczuwać w ten sposób tego rezonansu. Dlatego też zawsze, kiedy ktoś kierował w moim kierunku uwagę, abym wzbudził te rezonatory, kończyło się tylko i wyłącznie jakimś niepowodzeniem i brakiem komfortu wydobycia dźwięku. Dlatego tak ważnym jest, żeby nauczyciel śpiewu, który uczy Ciebie, albo jeśli Ty uczysz, nie przekazywał uczniowi swoich odczuć. Odczucia, które my generujemy we własnym ciele, mogą być co najwyżej potwierdzeniem tego, że coś dobrze robimy, ale pojawiają się zawsze ubocznie wskutek prawidłowego działania, a nie odwrotnie wskutek szukania skutku. Omawiając temat rezonansu wokalnego, warto jest nawiązać również do rezonansu występującego w instrumentach budowanych przez człowieka, ponieważ
ta kwestia może rzeczywiście spowodować wyjaśnienie nam rzeczywistego wpływu na ten rezonans. Instrument, który buduje człowiek, z reguły ma określone parametry, jak wielkość, jak objętość, długość strun itd. Od tych parametrów, od ich jakości zależy to, jaki instrument ten będzie dźwięk przewodził i w jaki sposób ta fala akustyczna nakładając się będzie rezonowała. Mając określone parametry instrumentu, niezależnie od tego, jakim by on nie był, czy będzie to gitara, czy skrzypce, czy będzie to fortepian, nikt nie próbuje powiększyć objętości jego pudła rezonansowego, nie próbuje naciągać, rozciągać, przeciągać, próbuje jedynie w sposób technicznie i możliwie ergonomicznie najlepszy wydobyć dźwięk, tak aby brzmiał on zdrowo i doskonale. I tutaj niektórzy mogą się odezwać: halo, halo, ale przecież fortepian i pianino możesz otworzyć i się zmienia rezonans. To nie jest do końca prawda. Rezonans jest ten sam. Otworzenie klapy fortepianu czy pianina powoduje wyzwolenie rezonansu i pozwala mu swobodnie rozpływać się w przestrzeni. My jako ludzie mamy bardzo podobne właściwości. Wystarczy, że otworzymy nasze usta i to również spowoduje, że więcej dźwięku przedostanie się na zewnątrz. Możesz spróbować zaśpiewać z zamkniętymi ustami, lekko otwartymi i otwartymi bardziej i sprawdzić, czy rzeczywiście jest różnica, czy tej różnicy nie ma. Ciało ludzkie, w przeciwieństwie do instrumentów zbudowanych przez człowieka, z racji na swoją naturę, posiada pewne zdolności plastyczne. Może się odkształcać, jest bardziej elastyczne, istnieje możliwość zrobienia przestrzeni, naciągnięcia czegoś, napięcia, podniebienia, podniesienia go, opuszczenia, opuszczenia języka, cofnięcia języka, położenia języka i tak dalej, wiele innych. Ale trzeba uświadomić sobie, że każdorazowo napięcie, które generujemy w łańcuchu przyczynowo-skutkowym, powoduje napięcie innych części ciała, co w związku z czym ogranicza ich działanie i być może powoduje, że nasz instrument nie jest w stanie zabrzmieć prawidłowo, a długoterminowo może przyczynić się do nieprawidłowego jego działania. Oczywiście, zwłaszcza współczesna muzyka popularna używa pewnych zabiegów związanych z manipulacją mięśniami celem uzyskania środka artystycznego. I samo uzyskiwanie środka artystycznego nie jest niczym złym, jeżeli jest pod naszą kontrolą i wykonujemy to świadomie, mając również świadomość konsekwencji, które z tym są związane. Natomiast nie powinno manipulowanie aparatu w takim stopniu być środkiem na śpiewanie, ponieważ zawsze będzie prowadziło to długoterminowo do patologii. Pamiętaj, technika i ergonomia użycia instrumentu to, co powoduje, że jesteśmy w stanie wykorzystać jego cały potencjał i optymalnie go używać. Każda ingerencja wbrew właściwościom fizycznym lub w naszym wypadku psychofizycznym naszego organizmu będzie powodowała negatywne skutki długoterminowo, dlatego warto przede wszystkim najpierw uporządkować ten neutralny sposób śpiewania, doprowadzić do powstania sympatycznego, jak nazwa wskazuje, rezonansu, a kolejno dopiero stosować środki wyrazu, jak rozszerzanie gardła, ale tylko i wyłącznie świadomie, celem uzyskania pewnego interesującego nas efektu. Podsumowując, każdy instrument z natury bądź ze stworzenia posiada pewien potencjał rezonowania, rezonacyjny, dzięki któremu może odbrzmiewać. W naszym wypadku ten potencjał tkwi głównie w pracy traktu głosowego, czyli nosogardzieli i gardła. Jeżeli opanujemy prawidłowo podstawę oddechu i mechanizmy, które zawiadują tym oddechem, jak również kompresji strun głosowych, jesteśmy w stanie optymalnie śpiewać i dojść do efektów najwyższych. Rezonans nie jest pojęciem, nad którym musimy się bardzo skupiać i rozwodzić. Rezonans jest wynikiem prawidłowej pracy całego aparatu. Przejmowanie się rezonansem jako efektem, jako środkiem do celu niekoniecznie jest potrzebne. Trzeba zawsze pamiętać, że on powstaje wskutek działania, a nie odwrotnie. Mam nadzieję, że w odcinku tym wyjaśniłem Ci parę kwestii związanych z rezonansem i troszeczkę przedstawiłem moją filozofię postrzegania tego i być może zmieniłem Twoje podejście, jeśli myślałeś o tym, że należy dźwięk gdzieś wpychać i wsadzać, bo nie należy. Jeżeli odcinek podobał Ci się, zostaw lajka. Jeżeli chciałbyś dalej otrzymywać informacje o treściach, które publikuję, zostaw suba. I co, dziękuję Ci bardzo za uwagę i zapraszam do śledzenia kanału. Pozdrawiam serdecznie, cześć.